Tak należy rozumieć Boże miłosierdzie, Bożą sprawiedliwość, że Jezus Chrystus przyjął wszystkie skutki i konsekwencje naszych grzechów i złamał moc grzechu na drzewie krzyża i przyjął karę za grzech, jaką jest śmierć. Aby dać nam całe dobro w swoim miłosierdziu, które należy się Jemu jako Synowi Bożemu. I dał nam Ducha Świętego, który przyszedł, aby uczynić z nas nowe stworzenie. Aby uczynić z nas dzieci Boga. Boga Wszechmogącego. Umiłowane dzieci Boga, które są powołane do zupełnie nowego, niesamowitego życia. Ponadnaturalnego. My naprawdę jesteśmy nową generacją ludzi, którzy zostali przez wszczepienie w Chrystusa, zjednoczenie z Chrystusem. Uczestniczymy w naturze boskiej. To jest nieprawdopodobne. Ich chrzest jest niczym innym, jak zniszczeniem starego człowieka, śmiercią starego człowieka, zniszczeniem tego wszystkiego, co uczynił grzech pierworodny, złamaniem mocy, lęku przed Bogiem, wstydu na samego siebie i tego potwornego poczucia winy, które jest nie do zniesienia. I wielu z nas, kochani moi, nie rozumiejąc tego, nie może przyjąć mocy i potęgi Chrztu Świętego, który dokonał się w tobie. Razem z Chrystusem umarliśmy. I razem z Chrystusem zmartwychwstaliśmy. To jest niesamowite, że każdego z nas w Chrzcie Świętym Bóg wszczepił w siebie, we wszystkie wydarzenia, które przeszedł. Wszczepił, zjednoczył ze swoją śmiercią, zjednoczył ze swoim zmartwychwstaniem, zjednoczył ze swoim w niebo wstąpieniem i zjednoczył ze zesłaniem Ducha Świętego. Wszystko uczynił z Jezusem w Chrzcie Świętym dla nas. My jesteśmy wszczepieni w Boga. Otrzymaliśmy wszczepienie w Jego boską naturę. Nie musimy bać się powiedzieć, że od dnia Chrztu Świętego jesteśmy małymi bogami. Mówię to w takim oto rozumieniu, przez małe b. Że otrzymaliśmy moc przebóstwienia. Bo tylko ten, który jest wszczepiony w Boga, zjednoczony z Bogiem, może uczestniczyć w boskim życiu. Nie tylko po śmierci, ale już tu na ziemi. Kochani, chciałbym teraz, żebyśmy weszli w szczegóły naszego chrztu. One są bardzo ważne. Mówiliśmy wczoraj o tym, że my mamy inną tożsamość. Że nie możemy utożsamiać siebie z tym, co robimy, tylko utożsamiać siebie z tym, kim jesteśmy. Bardzo często ludzie mówią, ja jestem mechanikiem samochodowym, ja jestem sekretarką, ja jestem samochodem, ja jestem strażakiem. To nie jest twoja tożsamość. To, co robisz, nie stanowi tego, kim jesteś. Możesz być sekretarką przez 5 minut albo przez 10 lat. I potem możesz robić 1000 innych rzeczy. To nie stanowi twojej tożsamości. Twoją tożsamością nie jest bycie człowiekiem. Twoją tożsamością nie są twoje tytuły, wykształcenie, wielkość twojego konta. Nie stanowi o twojej tożsamości, kim jesteś. Twoją tożsamością jest bycie synem, córką Boga Wszechmogącego. Umiłowaną córką Boga Wszechmogącego. Umiłowanym synem Boga Wszechmogącego. Na dobrą sprawę tak powinniśmy się przedstawiać. Jestem Dominik, umiłowany syn Boga. Jestem Agnieszka, umiłowana córka Boga. To jest nasza tożsamość. Ta tożsamość jest tak ważna, że jeśli nie zakorzenimy się w niej, nie zakorzenimy się w tej miłości, o której mówiłem wczoraj na kazaniu, to stracimy wszystko. To nie rozwiniemy się dalej w mocy i potędze Chrztu Świętego. Zobaczcie, dlaczego święty Jan
Przetrwał próbę krzyża, nie uciekł jak wszyscy inni. Ze strachu, z lęku, a potem z poczucia winy nie mogli sobie wybaczyć. Dopiero przyszedł Duch Święty na apostołów i zabrał im ten lęk, wstyd, poczucie winy. Jeden tylko przetrwał próbę krzyża. Jan, umiłowany uczeń. On tak zakorzenił się w miłości Jezusa, że nawet pisząc Ewangelię, nie wymienia swojego imienia, a mówi umiłowany uczeń. Umiłowany uczeń. To jest nasza tożsamość. Umiłowany, umiłowana. Kochany, kochana. Pierwszą rzeczą, którą dokonujemy w Chrzcie Świętym, jako przygotowanie, jest oczywiście nadanie imienia. Pamiętacie, mówiliśmy wczoraj, że Bóg, dając nam nową tożsamość, daje nowe imię. Zobaczcie, że kiedy Abraham otrzymuje to niesamowite powołanie od Boga, wyjdź ze swojej ziemi, zostaw swój komfort, weź swoją rodzinę i zapraszam cię na przygodę w nieznane. Będziesz ojcem wielu narodów. Twoje potomstwo będzie tak liczne jak gwiazdy na niebie. Co? Mówi ten człowiek. Starzec? Ja nie mam nawet dziecka. Jednego dziecka. A mam mieć dzieci tyle, co gwiazd na niebie? Chodź, zaufaj. Zostaw swój dom. Zostaw swoją strefę komfortu. I pójdź ze mną w nieznane. Zaryzykuj. A zobaczysz, co się stanie w twoim życiu. I Abraham idzie. I kiedy dokonuje się ta szczególna ofiara Abrahama, kiedy dokonuje się ta przemiana w jego życiu, Bóg mówi, nie będziesz już się nazywał Abram, ale Abraham. I Abraham stał się ojcem sprawiedliwych, ojcem wiary, wszystkich, którzy wierzą w Boga. Myślę sobie o Piotrze, Szymon, rybak. Ustanowię cię rybakami ludzi. Panie, ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego. Ty jesteś Chrystusem. Piotrze, mówi Jezus, nie objawiło ci to twoja krew, twoje ciało, czyli twój rozum, ale objawił ci to mój Ojciec. Oto powiadam ci, od tej chwili zmieniam twoje imię. Będziesz nazywał się Kefa, czyli skała. I na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Od czego zaczyna się życie imieniem danym przez Boga? Od momentu wyznania człowieka, który wyznaje, jesteś moim Bogiem. Piotr mówi, Panie, jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego, tym, który miał przyjść. I wtedy Bóg nadaje nowe imię. Jeśli chcesz odkryć, jakie Bóg dał ci imię, to musisz wyznać, jakie jest imię Boga. Będę o tym mówił szczególnie jutro, kiedy Jezus mówi w Ewangelii świętego Jana, Ojcze, uwielbiam cię, wysławiam cię, bo objawiłem twoje imię im. Twoje imię. W imieniu Boga my odnajdujemy naszą tożsamość. Kim On jest dla mnie? Wtedy mogę zobaczyć, kim ja jestem dla Niego. Święty Jan w swoim liście powie, my uwierzyliśmy miłości Boga ku nam. To, że Bóg mnie kocha, to raz, ale zaufać, że On mnie kocha. Tak, jak o tym marzę, tak, jak tego pragnę, tak, jak woła za tą miłością moje zranione serce. Zaufać na dobre i na złe. Nie tylko wtedy, kiedy kolekcjonuję milion dobrych uczynków, ale wtedy, kiedy wchodzę w najgorsze zdrady, podłości, niewierności i zaufać, że On mnie kocha, że nie cofnął swojej miłości, że ściga mnie swoją tęsknotą i pragnieniem przytulenia mnie do swojego serca. To jest oparcie się na Jego miłości. Nie tylko wtedy, kiedy mi idzie wszystko super, ale wtedy, kiedy mi się wszystko wali w życiu i nie pomyśleć, Boże, to przez Ciebie, dlaczego, za jakie grzechy? Ale zaufać jeszcze bardziej, że Jego miłość jest teraz szczególnie przy mnie, we mnie, dookoła mnie. Że On mi mówi, kocham Cię, nie patrz, Dominik, na okoliczności życia. Tak, wszystko się wali,
ale w środku tej ruiny. Słuchaj, co ci mówię, kocham cię, kocham cię, kocham cię. Oprzyj się na mojej miłości, Dominik, kocham cię. Uspokój się, kocham cię. Wszystko będzie dobrze, kocham cię.